Już wiemy, jak to zrobić, żeby zamiast takich oscylacji, jak mieliśmy przy stałym kierunku przepływu prądu, mieć płynny obrót wokół osi. Osiągamy to poprzez zmianę kierunku prądu w ramce co pół obrotu przy pomocy takiego urządzenia, które nazywa się komutator. Tego nie powiedziałam, takie urządzenie, które nam zamienia kierunek przepływu prądu, nazywa się komutatorem. Przy pomocy komutatora osiągamy właśnie zmianę kierunku prądu co pół obrotu i płynny obrót w jednym kierunku wokół własnej osi, takiej ramki z prądem. To już wiemy. A teraz chciałabym się zastanowić nad czymś być może trochę trudniejszym, ale nie aż tak trudnym znowu, mianowicie nad tym, jak można scharakteryzować taki obrót takiej ramki, a dokładnie jak kąt obrotu ramki zależy po pierwsze od czasu, a po drugie od innych parametrów, od pola magnetycznego, od napięcia baterii i tak dalej. Zaraz się zastanowimy, jak to wygląda, od czego to zależy. Od razu powiem, że równania, które nam da po prostu tutaj funkcję od czasu, nie rozwiążemy, bo jest to równanie różniczkowe i to wykracza daleko poza zakres naszych tutaj lekcji. Inna sprawa, że jest to, zdaje się, równanie różniczkowe, którego tak prosto w ogóle się nie da rozwiązać jakimiś takimi prostymi chwytami. Także tego nie zrobimy, ale przynajmniej zobaczymy, jak różne parametry takie fizyczne układu nam na ten obrót wpływają. Zaczniemy od tego, co być może Cię niepokoiło, dlaczego w ogóle nie bierzemy pod uwagę żadnych sił działających tutaj na te odcinki. Otóż zauważ, że kiedy ramka jest dokładnie w tej pozycji, to tutaj prąd płynie równolegle do pola magnetycznego, wobec tego iloczyn wektorowy, takich wektorów wzdłuż tych odcinków i wektora indukcji pola magnetycznego jest zawsze równy 0. Natomiast jeśli ramka się trochę obróci, to cały czas te wektory leżą w płaszczyźnie takiej prostopadłej do ekranu, tak samo jak tutaj wektor pola magnetycznego leży tak, a te wektory wzdłuż tych odcinków leżą również w płaszczyźnie takiej prostopadłej do ekranu, a wobec tego siły jakiekolwiek, które będą tutaj działać, działają tutaj w tym kierunku góra-dół, wobec tego nic nie wnoszą w ogóle do obrotu, także nie musimy ich brać pod uwagę, ponieważ one nic nie wnoszą, mają zerowy wkład do momentu siły. Dobrze, zróbmy sobie trochę czytelniejszy nowy rysunek. Narysujmy sobie nową ramkę, już taką tutaj uproszczoną, wiadomo, że płynie w niej prąd. Gdzieś tutaj jest bateria odpowiednio przyłączona, no ale tak dla uproszczenia narysujmy sobie taką prostokątną. Tutaj jest oś obrotu, pole magnetyczne skierowane tak. Niech tutaj ta długość, niech to będzie L małe, ta długość tego odcinka niech to będzie D małe. Od razu sobie wprowadźmy takie oznaczenie, że już jest to prostokąt, to pole powierzchni to jest po prostu iloczyn długości tych boków i niech to pole powierzchni będzie oznaczone dużą literą S. To nam się przyda. I już wiemy, że kiedy prąd płynie w tym kierunku, a tutaj w tym, to tutaj działa w ten sposób w głąb ekranu pewna siła F, tutaj działa nasz tort wychodząc z ekranu pewna siła równa co do wartości, tylko o przeciwnym znaku, po prostu minus F. Tak, a wobec tego moment siły, bo zaczniemy sobie od liczenia momentu siły, który wywołuje nam obrót tutaj tej ramki, to będzie tak. Po pierwsze, wkład do momentu siły wnosi ta siła mnożona razy ramię siły, wyrażone przez taki wektor R, stąd od osi do tego miejsca, gdzie ta siła jest przyłożona. I to będzie taki iloczyn wektorowy, siła razy ten wektor, to ramię siły. Dodać, no tutaj jest ta sama siła co do wartości, tylko przeciwny ma zwrot. I podobnie tutaj ten wektor, to jest po prostu minus ten wektor R, który mieliśmy tutaj. Czyli tutaj dodajemy po prostu taką siłę ze znakiem minus, pomnożoną wektorowo razy takie ramię siły ze znakiem minus, czyli ostatecznie, może napiszmy sobie po prostu jeszcze raz, moment siły, to jest, tutaj ten minus z minusem nam daje plus, czyli ostatecznie mamy dwa razy tutaj to samo, czyli dwa razy taki iloczyn wektorowy siły działającej tutaj i ramienia tej siły. I teraz, żeby policzyć ten iloczyn wektorowy, bo w takim położeniu ta siła działa zawsze w głąb ekranu, natomiast ramka się obraca, więc w takim położeniu te wektory są do siebie prostopadłe, ale nie zawsze tak jest. Zobaczmy widok z góry. Pole magnetyczne sobie rysujmy, żeby zawsze wiedzieć, zawsze się orientować, jak to wszystko jest ustawione. Tak? A kiedy ramka się obróci, będzie ustawiona w ten sposób. Tutaj mamy jakiś kąt alfa. To nie byle jaki kąt alfa. Alfa, ten kąt nas interesuje bardzo, to jak on się zmienia w czasie. Tak? Natomiast ta siła F, zarówno tutaj, jak i tutaj, działa, tak patrząc z tej perspektywy, w tym kierunku. Tak? A nasze ramię siły, nasz wektor R jest zwrócony w ten sposób,
A wobec tego ich iloczyn wektorowy, czyli taki, który bierze pod uwagę tylko prostopadłą składową tutaj tej siły, to będzie, co to będzie? Narysujmy sobie to, napiszmy sobie jeszcze raz, moment siły, co to będzie? Dwójka przed wszystkim. Tak, a tutaj z tej siły bierzemy tylko tę składową prostopadłą, której długość, no tutaj widzimy, kąt alfa się znajduje tu, tu jest również kąt alfa, tu jest kąt alfa i tu jest kąt alfa, a wobec tego ta składowa prostopadła to będzie, dobrze, tutaj tylko wartość tego momentu siły. Tak, więc tutaj wartość, długość tej składowej to będzie długość całej siły razy kosinus kąta alfa, no i razy długość tego ramienia siły, razy długość wektora R, a jego długość to jest 1/2 długości tego boku, d przez 2. Tak, czyli ostatecznie to będzie długość tego wektora siły razy kosinus kąta alfa razy długość tego boku, którą oznaczyliśmy sobie przez d małe. To jest wartość tego momentu siły. A teraz interesuje nas długość wektora siły. Znamy wzór na tę siłę. Oto on. Tak, możemy sobie przepisać natężenie prądu razy taki iloczyn wektorowy i długość całego takiego wektora. Ile to będzie? Więc tak, po pierwsze natężenie prądu to po prostu jest liczba, a dalej mamy dwa prostopadłe wektory. Ten wektor o długości tego boku, o długości L, jest prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego, a wobec tego tutaj będziemy mieć po prostu długość tego boku pomnożoną razy wartość indukcji pola magnetycznego. Zapiszmy to sobie taką po prostu literką B. I tak jest zawsze, jak ramka się obróci, to nic się nie zmienia, bo cały czas te wektory są prostopadłe. Czyli możemy sobie napisać, że moment siły to jest natężenie prądu razy długość jednego boku ramki razy długość drugiego boku ramki razy wartość indukcji pola magnetycznego i razy kosinus kąta tutaj między, w danej chwili między ramką i polem magnetycznym. Dobrze, i mogłoby się wydawać, że to w zasadzie nam wystarczy do zapisania równania dynamicznego, bo mam nadzieję, że pamiętasz z mechaniki, że podobnie jak mieliśmy równanie, że siła to jest masa razy przyspieszenie, mamy analogiczne równanie mówiące, że moment siły w ruchu obrotowym dla bryły to jest przyspieszenie kątowe pomnożone razy moment bezwładności. Tutaj się zastanawiam, jakich liter używać, żeby nam się nie myliły oznaczenia tutaj z prądem, ale w każdym razie moment bezwładności to jest, albo już to wiesz, albo jeszcze nie, taka wielkość dosyć analogiczna do masy, która charakteryzuje nam obracającą się bryłę. I dla każdej obracającej się bryły taką wielkość można wyznaczyć, również dla takiej ramki, akurat to jeden z prostszych układów do liczenia takich wielkości, ale w każdym razie jest to taka stała proporcjonalności, która nam dla danej bryły mówi o związku między momentem siły a przyspieszeniem kątowym. Wobec tego, jak znamy już wartość momentu siły, wiemy, że ten moment siły jest cały czas tak samo zwrócony, bo cały czas nam się obraca ramka w tym samym kierunku dzięki naszemu komutatorowi, to mając wartość momentu siły możemy wyznaczyć wartość przyspieszenia kątowego. Ale to jeszcze nie wszystko. Zauważ, tutaj mamy to natężenie prądu, w którym jeszcze czai się jeden sekret. Tak, bo natężenie prądu to jest napięcie przez opór i wydawać by się mogło, że tutaj to napięcie to jest po prostu napięcie baterii. Ale zauważ, że tutaj mamy przewodniki, nieważne, że w nich płynie prąd, to są przewodniki, które przez to, że ramka się obraca w polu magnetycznym, to w tych przewodnikach, w tym obwodzie powstaje dodatkowo jeszcze prąd indukcyjny, czy też napięcie, siła elektromotoryczna indukcji. Tak, może lepiej to zobaczymy patrząc z góry na naszą ramkę, powiedzmy obróconą tak. I tutaj każdy ładunek w obracającej się ramce obraca się z taką prędkością, tak skierowaną. Tak jest pole magnetyczne, tak, więc na każdy z ładunków tutaj siedzących będzie działać siła Lorentza. Nieważne, że te ładunki płyną tak, jak im nakazuje bateria, która jest podłączona tutaj do obwodu. Chodzi o to, że jest jeszcze dodatkowy efekt. Tak, i można tutaj, już nie będę rysować ręki, ale jak zastosujesz regułę prawej dłoni, to przekonasz się, że tutaj, gdzie prąd płynie do dołu, po tej stronie, ta siła będzie działać, ta siła Lorentza będzie działać do góry. Tak, siła Lorentza równa ładunkowi pomnożonemu razy taki iloczyn wektorowy prędkości i pola magnetycznego. Tu będzie działać do góry, a tu, ponieważ ramka się obraca w taki sposób, tutaj prędkość jest taka, pole magnetyczne takie, to tutaj, gdzie prąd płynie do góry, to siła Lorentza będzie działać do dołu. Czyli prąd indukcyjny tak jakby chciałby płynąć przeciwnie do tego prądu płynącego wskutek tego, że mamy podłączoną baterię, więc tutaj musimy jeszcze sobie odjąć siłę elektromotoryczną indukcji.
tak? A ile ona będzie wynosiła? No zobaczmy. Wartość tej siły Lorentza, to od siły Lorentza będzie nam najłatwiej zacząć. To jest tak, ładunek razy prędkość. Prędkość, to jest prędkość liniowa, no to jest prędkość kątowa razy długość tego wektora, prawda? Czyli tutaj będziemy mieli długość tego wektora, czyli połowę długości tego boku, pomnożoną razy prędkość kątową, to się oznacza literką omega, razy wartość pola magnetycznego i jeszcze tutaj bierzemy tylko składową prostopadłą, powiedzmy prędkości do pola magnetycznego i to znowu, ponieważ tutaj jest kąt alfa, to i tutaj jest kąt alfa, czyli ta składowa prostopadła ma długość równą prędkości pomnożonej razy kosinus kąta alfa. Tak i podobnie ta siła Lorentza tutaj działająca na ładunki znajdujące się tutaj, w sumie siła elektromotoryczna indukcji równa pracy na jednostkowy ładunek, będzie uwzględniać zarówno siłę działającą w tę stronę, jak i w tę. Czyli tutaj będzie dwa razy ta wartość siły Lorentza pomnożona razy długość, na której działa, czyli razy długość tego odcinka L, tak? I wszystko przez ładunek Q. I to się równa, sobie przegrupujemy trochę L. Tutaj mamy dwa razy to wszystko, czyli ta dwójka się nam redukuje, więc tutaj będziemy mieć tą długość tego drugiego boku, prędkość kątową, długość wektora indukcji pola magnetycznego i kosinus alfa. To wszystko to jest pole powierzchni S, a więc ostatecznie w tym układzie siła elektromotoryczna indukcji spowodowana tym, że nasze przewodniki się poruszają w polu magnetycznym, to będzie pole magnetyczne razy pole powierzchni naszej ramki razy prędkość kątowa razy kosinus kąta alfa. A ostatecznie nasza wartość momentu siły, niech to będzie, powiedzmy, oznaczmy to sobie, żeby było trochę ładniej, tu literą duże M, to będzie tak, napięcie w baterii minus siła elektromotoryczna indukcji i to wszystko podzielone przez opór naszego obwodu i to jeszcze pomnożone razy to, co mamy tutaj. Czyli ponownie pole magnetyczne razy pole powierzchni naszej ramki razy kosinus kąta alfa. Tak, tutaj się wyróżnia taka wielkość, no coś takiego, możemy to sobie oznaczyć, bo tutaj również się powtarza to samo, możemy sobie to oznaczyć taką grecką literką fi i wtedy mamy, że moment siły to jest napięcie w baterii minus ta wielkość fi tutaj razy prędkość kątowa naszej ramki, podzielone to wszystko przez opór obwodu i pomnożone jeszcze raz razy pi, tak? I coś takiego to się równa momentowi bezwładności naszej ramki razy przyspieszenie kątowe. Tak, więc tutaj mamy takie równanie dynamiczne, które nam wiąże przyspieszenie kątowe i prędkość kątową. I jeszcze pamiętajmy, że to fi zależy od kąta alfa. Tak, a omega to jest, to już dla zaawansowanych, prędkość kątowa, czyli pierwsza pochodna kąta po czasie, a przyspieszenie kątowe to jest druga pochodna kąta po czasie, więc jak tutaj wiedząc, że to jest funkcja kąta alfa i to są jeszcze jego pochodne po czasie, widzimy, że mamy skomplikowane równanie różniczkowe, którego rozwiązywać nie będziemy, ale widzimy, od czego tutaj nasz obrót zależy. Z jednej strony od charakterystyk naszej ramki, czyli od jej momentu bezwładności i pola powierzchni, po drugie od pola magnetycznego, a po trzecie od napięcia baterii, no i oporu obwodu. Jeśli udało Ci się dobrnąć do końca, wytrzymać do końca tego filmu, to bardzo Ci gratuluję i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że pomimo tutaj tego stopnia złożoności udało mi się to wszystko wyłożyć w miarę jasno i ciekawie, a w kolejnych filmikach przejdziemy już do nowych rzeczy. Do usłyszenia!